Odpalmy sobie wszystko i zobaczmy, co się stanie. Hej wszystkim, z tej strony Scream, witajcie w nowym odcinku z People Playground. I dzisiaj, słuchajcie, mamy nowe eksperymenty. Mamy tutaj po pierwsze Supermana. I cofając się troszkę do tyłu, mamy naprawdę dużo różnych dziwnych urządzeń. A ty, Grzesiu, stań normalnie, ty, czemu go tak wyprostowało? Nie no, on znowu nawalony przyszedł na odcinek, nie? On walczy sam ze sobą teraz. W tej chwili walczy sam ze sobą, próbuje użyć głowy swojej, opierając się o ścianę, żeby wstać. Uda mu się! Uda! Grzesiu, co ty robisz? Poddał się. Także zostawcie subika i lajka, jeżeli chcecie więcej People Playground, a my przechodzimy do odcinka. Przepraszam. Także uwaga, pierwsza z tych rzeczy, czyli zanim przejdziemy do mikrofali, piekarnika i tego dziwnego urządzenia, użyjmy najpierw podtapiacza do Grzesia. Zobaczmy, co się z nim stanie, jeżeli on będzie się topić. Zobaczcie, próbuje się wydostać za wszelką cenę. To jest takie brutalne, ta gra jest taka brutalna, ale jak na razie w sumie nic mu się nie dzieje. Zostawmy go tutaj i przejdźmy do kolejnego, ponieważ kolejny, okej, jednak się dzieje, jednak się topi. I zobaczcie, prawdopodobnie po tym nie dałoby się go już uleczyć. Ale możemy zrobić takie małe porównanie, ponieważ mamy tu Grzesia oraz mamy tutaj Grzesia. A porównanie będzie polegać na tym, że to zmienimy w kwas. I tak naprawdę zobaczmy, co szybciej straci życie. Czy Grzesiu, który jest w kwasie, czy Grzesiu, który jest w wodzie? Okej, ten ma jakieś dziwne rany. Pojawiają mu się na całym ciele dziwne rany, ale nadal z tym walczy. Okej, nie wiem, jakim cudem niby żyje, ale... O, już nie żyje. Kości znikają. One całkowicie znikają. A jako, że ten Grzesiu przetrwał dłużej, to zobaczcie, możemy dać mu żyć. Tylko nie mam pojęcia czemu. Człowiek się topi i to nie jest tak, że on się utopi albo nie utopi, to jest tak, że ręce mu padają najpierw, później ciało. To akurat nie ma sensu w tej grze, ale jako Grzesiu, że wygrałeś to starcie, możemy cię zabrać teraz do tego piekarnika. Proszę bardzo, bez pośpiechu, idziesz sobie tędy, tutaj wchodzisz, poczekaj troszkę, bardzo dobrze. Ej, jakim cudem nic mu się nie stało? Ej, poczekajcie, bo mi się to nie podoba, bo on to też przeżył. Jakim cudem ty to przeżyłeś? Zobaczcie, jeszcze wstaje. Okej, proszę bardzo, uleczmy Grzesia. I teraz zobaczmy, czy ten piekarnik jakkolwiek działa, bo mikrofalówka normalnie, zobaczcie, funkcjonuje, tu się czas nawet nalicza, a piekarnik... Piekarnik nawet gorący nie jest. Dobrze, Grzesiu, musisz to przeżyć po prostu, niestety. Przyjął na siebie piekarnik i nadal żyje. Nie no, on jest serio niemożliwy. Także mamy Grzesia w środku, zobaczcie, on już się cieszy, nie może się doczekać, aż ta mikrofalówka się włączy, w ogóle nie jest zmuszany do niczego. I proszę bardzo, uwaga, zobaczmy, jak ta mikrofala... Nic mu się nie stało, okej. Przeżył sekundę, więc jest dobrze. Jak ta mikrofala... Grzesiu, przeżyjesz 10 sekund, to wygrasz. 10 sekund! 10 sekund? Zobaczcie, żyje! Co prawda... Grzesiu, nogi ci się palą. To może być problem. Spider-Man sobie usiadł. I dawaj, Grzesiu, chyba... Tego nie przeżyję. Mamy tutaj kolejne zadanie. Otóż to są, tak jakby wam powiedzieć, trastery, czyli silniki odrzutowe, które jak wiadomo mają dość mocny odrzut i postawiliśmy Grzesi przed tymi silnikami odrzutowymi, żeby zobaczyć, czy Grzesiu będzie w stanie wytrzymać coś takiego. Proszę bardzo, mamy tutaj najsłabszy silniczek odrzutowy, który dosłownie nic mu nie robi. Odpalmy kolejny silnik odrzutowy, który spala całkowicie Grzesia. Dobra, to już jest niebezpieczne. Grzesiu chyba dobrze się nie bawi. Odpalmy więc kolejny, nieco większy silnik odrzutowy. Ej, to jest
przemocne. Zobaczcie, co się z nimi dzieje. Ten został spalony w sekundę. No i jakby to powiedzieć... Nie wiem, czemu w ogóle tego tu postawiłem. Ale jakby to powiedzieć, mamy tutaj ostatniego. Ostatni będzie nieco... Tak nieco mocniejszym silnikiem odrzutowym, tylko Grzesiu jest dalej, przez co go mniej parzy, ale mimo wszystko nie wygląda to najlepiej. Także zabieramy tych zużytych Grzesi. Ten spadł tego. Jameczku, nie przeszkadzaj. Także ten silnik jest bezużyteczny. Zobaczmy, co na to zwykły Spider-Man, który jest po prostu chyba przebrańcem. Zobaczmy, czy będzie w stanie przetrwać. Coś takiego nie jest w stanie nic w sumie zrobić. Zobaczcie, on już w sumie dawno nie żyje. Czyli to tak naprawdę był oszust. Znaczy, człowiek, który się przebrał za Spider-Mana. Mamy tutaj prawdziwego Spider-Mana. Zobaczmy, czy Okej. Nic mu się nie dzieje. Okej. Dobra, jednak się dzieje. Po czasie już całkowicie nie wytrzymał. No w sumie miał 426 stopni ciała. Więc w sumie co mu się dziwić? Odpalmy ten mocniejszy silnik. Zobaczcie! To od razu wszystkich niszczy. To jest... Wiecie co? Nie wchodźcie do, ani do mikrofalówki, bo zobaczcie, co tu z Grzesiem się dzieje. Ani nie wchodźcie pod silnik odrzutowy, bo będzie lipa. Także Spider-Man wytrwał do drugiego poziomu, tego pierwszego nie liczymy, bo to nic nie robi. Ale mamy Batmana. Jeżeli oczywiście przetrwa 5 sekund, tak jak Spider-Man wcześniej, co prawda przetrwał więcej, to przechodzi do następnego poziomu. Zobaczmy, czy rzeczywiście... Okej. Nie przetrwał. Weźmy przy okazji, przetestujmy robota i porównajmy go do innych. I on również... Zobaczcie, 5 sekund nie przetrwał. Jak mocny jest ten Spider-Man, że on przetrwał aż tyle. Dobra, wy ziomeczki powinniście być odporni na temperatury, ponieważ macie te stroje w kosmosie. Więc uwaga, zobaczmy, jak on sobie poradzi z taką temperaturą. No, powiem wam, że również nie wygląda to najlepiej. Czy tu serio nikt nie jest w stanie przetrwać tego? Zobaczcie, Flash! Z Flashem się nic nie dzieje. Okej, tu nikt nie jest w stanie wytrzymać silnika odrzutowego. Ale zobaczcie, mamy człowieka, który urodził się w takiej nacji, że potrafi parzyć innych ludzi. I ciepło nie powinno go w żaden sposób ruszać. Zobaczcie, nic mu się nie dzieje. Ej, co jest? Ej, to jest niemożliwe. To jest niemożliwe. Nic mu się nie dzieje, on przejdzie przez wszystko dzięki temu. On dopiero jak dotyka ciepła, znaczy ciepłej rzeczy, to coś mu się dzieje, ale tak to jest cały i zdrowy. Okej, jeżeli przeżyje to będzie niesamowite. Postawmy go przy ścianie. Zobaczmy, czy będzie w stanie to przeżyć. Nie jest w stanie tego przeżyć, bo ta ściana jest na tyle gorąca. Ma 900 stopni, ale nadal żyje. Zobaczcie, jego głowa cały czas jest świadoma. No już nie jest. Ten silnik jest po prostu zbyt mocny. Nawet na człowieka płomieni. I zostaje w sumie nam Superman, czyli Bóg wśród mężczyzn dosłownie. Zobaczmy, czy to w jakiś sposób go rusza. Nic mu się nie dzieje, okej, bardzo mi się to podoba. Robi się czarny, ale nadal się trzyma. Okej, zrobił się tylko troszkę czarny. Przechodzimy do następnego poziomu. Od razu puszczamy to. I zobaczcie, nawet Superman, który się regeneruje na obecną chwilę, nie jest w stanie. Poczekajcie, bo on to przeżywa. Czy on to przeżyje? On się zregenerował. On się po prostu zregenerował. To jest niemożliwe, on to przeżył. Czy da się go tak całkowicie spalić? Całkowicie, żeby nie mógł się zregenerować? Zobaczcie, nawet ucieka stąd jego ciało jakimś cudem. No i on to przeżył, nie? Nie wiem jak, ale ja się nie poddam. Zróbmy własny piekarnik. W
właśnie w taki sposób. I uwaga, odpalmy sobie wszystko i zobaczmy, co się stanie. To wygląda jak portal do piekła dosłownie. To jest aż straszne. Jeżeli on się po tym zregeneruje, to to będzie po prostu niemożliwe. Uwaga, wyłączmy. Większość z nich nie ma szans, żeby on się zregenerował. Zobaczcie. Ej, nie. Co? Nawet Superman nie może się... Czy on się regeneruje? Nie. Nie można tak. To jest dosłownie kara z piekieł. On mimo wszystko się regeneruje. Zobaczmy, ile Grzesiu sekund by tu przeżył. Obstawiajcie, proszę bardzo. Myślę, że zero. Myślę, że by długo tu nie przeżył. Ale skoro nawet coś takiego nie może się pozbyć Supermana, to co może się pozbyć Supermana? Bo wsadzając go do mikrofali, już jest 30 sekund, nic mu się nie dzieje. Mamy więc na to rozwiązanie. Pomijając już tą mikrofalę razem z tym Supermanem, mamy coś specjalnego, coś, co jest nieco wyżej, ale celuje prosto w Supermana. Mamy potężny strzał z orbity. Zobaczcie, jak to się ładuje. Dostał prosto. Czy to jeszcze wybuchło? Dobra, gdzie jest Superman? Bo zniknął. Czy on gdzieś poleciał? Zobaczcie, nie ma go. Czy to oznacza, że Superman zginął? No ten siedzi w mikrofali nadal i próbuje się wydostać. Czy to jest część Supermana? Bo to wygląda jak jedno z nich. Czekajcie, słyszę co. Czy ty żyjesz? On to przeżył. Tylko głowa nie ma życia tak jakby. Ale zobaczcie, on jest cały i zdrowy. Oprócz głowy swojej i skóry. Nie no, ja go po prostu przypnę i trzeba po prostu w niego strzelić jeszcze raz, bo tak być po prostu nie może. Nie no, ten strzał orbitalny jest naprawdę okropnie silny. No bo co tak naprawdę jest w stanie uchronić na przykład człowieka od strzału z orbity? Mamy tutaj dom prosto nad człowiekiem, stawiamy tutaj również strzał z orbity, zwalniamy czas razy 5. Zobaczmy, czy ten cały strzał z orbity przebije się przez cały dom i unicestwi człowieka. Zobaczcie, że dom przyjął to całkowicie na siebie. Cały się rusza, ale uchronił mimo wszystko człowieka. A to tak naprawdę wystarczyła jedna ściana, żeby go unicestwić. Ale widzowie, mamy tutaj Henry'ego. Mamy tutaj Henry'ego, którego tak dawno nie było. Henry'ego Stickmana, ponieważ tutaj mamy ten bank z gry. Zobaczcie, że tu są te worki nawet. I słuchajcie, mamy tyle opcji, żeby się dostać do tego banku. Możemy dosłownie odtworzyć te opcje, które mieliśmy w grze, albo możemy też stworzyć sami własne, lepsze opcje. Wybieramy teraz opcję z TNT i zobaczmy, co się stanie, jeżeli zrobimy coś takiego. No Henry dobrze się nie trzyma, ale zobaczcie, co się stało z bankiem. Henry, słuchaj, to był zły pomysł, musimy od góry, musimy jakoś od góry wejść. Użyjmy tego drilla, żeby się dostać do środka jakoś. Jak ten drill? Co? To nie jest drill! To nie jest drill! Henry, trzymaj się! Dobra, nie udało się, ale możemy dalej się dostać do środka. Możemy nadal użyć orbitalnego strajku. Henry, uciekaj, bo będzie źle z tym bankiem. Naprawdę źle z tym bankiem. Czemu my się nie dostaliśmy? Przecież my rozwaliliśmy tu wszystko. To się jeszcze tak nagrzało. Jak ja mam się dostać inaczej do tego banku? Zobaczcie, ile tu jest rzeczy zniszczonych. Tutaj coś się w ogóle pali. Znaczy, jest po prostu gorące. Henry, słuchaj, trzeba coś z tym zrobić wejściem tutaj. Tylko ona się mimo wszystko nie niszczy. Aj, pieniądze podpaliłem. To może być problem mały.
To może być bardzo duży problem, jeszcze Henry zginął. Także jeżeli chcecie więcej Henry'ego w People Playground, bo on jest oczywiście nieśmiertelny, to piszcie w komentarzach. Ja wam dziękuję za oglądanie. Jeżeli się podobało, zostawcie subika i lajka. Ja was żegnam. Pa, pa.